Kilka słów w temacie, który okazuje się być i z jednej strony bardzo szeroko omawiany i często podejmowany, a zarazem cały czas wzbudzający jakieś wątpliwości. I w jakie miejsce Maryi w Kościele, w naszej relacji z Panem Bogiem, wydaje się, że niektórzy to bardzo przeakcentowują. No i tu jest ile znaków zapytania, no bo Maryja Bogiem nie jest, a znów inni trochę w opozycji wobec tego wolą nie dotykać tego, no bo tam może być jakieś zagubienie i, i zgubienie tego, co jest wprost w naszej relacji z Jezusem, akcentem najistotniejszym, najważniejszym. To dziś wrócę do, do Pisma Świętego, wrócę zresztą do jednego ze świętych też i z początków Kościoła z drugiego aż wieku, ale rozpocznę od poziomu, który jest chyba najważniejszy, czyli poziomu praktycznego naszego doświadczenia. Bo nie byłoby o Maryi w Kościele tyle, gdyby nie to, że tak wiele osób w różnych momentach przez wieki odnajduje ją w relacji. Bo o tym będę mówił w relacji osobistej, odnajduję jaką tę, która pomaga w relacji z Jezusem, która jest jakimś pomostem, pomocą, towarzyszką, przyjaciółką, matką w tym, co nie przeszkadza i nie zasłania Pana Boga, ale pomaga w tym, żebyśmy mogli z Nim się rzeczywiście spotykać. I rozpocznę od, w związku z tym, takich przykładów dwóch Młodzieńców, czy kiedyś młodzieńców obaj nie żyją, ale będę odnosił się do momentów, kiedy byli młodymi ludźmi, później stali się dość sławni. Jednego pola Clodela, dramaturga, y, poety francuskiego, drugiego Karolowej Tyły, który później został papieżem, Janem Pawłem II, obaj mieli doświadczenia, w których jest obecna Maryja na etapie poszukiwania trochę miejsca swojego w życiu, w świecie, Również w kościele. Paul Claudel odszedł od wiary, stracił tą wiarę, szukał w różnych miejscach, szukał tak jak potrafił, i w pewnego dnia, szczególnego dnia w Boże Narodzenie, 25 grudnia, szukając jakiejś inspiracji do swojej twórczości, wszedł na mszę Świętą do paryskiej Notre Dame. Był na tej przeświętej, Świętej, ale nic się nie wydarzyło. Niczego nie poczuł, żadnej szczególnej inspiracji nie znalazł, ale nadal miał czas, nadal miał przestrzeń. To tego samego dnia przyszedł jeszcze na nieszpory. I wtedy coś się otworzyło. W trakcie modlitwy Magnificat, w trakcie modlitwy, która jest modlitwą w oparciu o słowa Pisma Świętego z pierwszego rozdziału Łukasza, modlitwy dziękczynienia Maryi. Paul Claudel opisywał to w następujący sposób. Nie mając nic lepszego do roboty, poszedłem tam znowu po południu, na nieszpory. Ubrani na biało ministranci oraz alumni niższego seminarium śpiewali pieśń, którą, jak dowiedziałem się później, był magnifikat. Stałem w tłumie obok drugiego filaru od wejścia na chór, na prawo od zakrystii. W tym momencie zdarzyło się coś, co zdominowało całe moje życie. W jednej chwili coś dotknęło mego serca i uwierzyłem, uwierzyłem z tak mocnym przylgnięciem, z takim wzlotem całej mej istoty, z tak potężnym przekonaniem, z taką pewnością nie pozostawiającą miejsca na jakąkolwiek wątpliwość, że od tej pory żadne rozumowanie, żadna okoliczność mojego niespokojnego życia nie były w stanie podkopać mej wiary ani jej dotknąć. To szczególna modlitwa, modlitwa. Słowami Maryi pojawia się w liturgii, pojawia się w liturgii Kościoła i okazuje się być dla wielu słowami, które są przemieniające. Stąd my bardzo uważnie patrzymy na te słowa, które są zapisane w Ewangeliach słowa Maryi ich wcale tak dużo nie ma. Każde z nich jest z. Przez Kościół traktowany jako cenne, bo też i okazuje się, że te słowa dla wielu są bardzo inspirujące przez wieki. Karol Wojtyła, że jako młody człowiek, on nie odchodził od wiary. On szukał razem z Panem Bogiem swojego miejsca w świecie, w życiu, szukał prawdy. Szukał tego, co będzie jego drogą. On również opisuje w, swoim, w swojej książce Dary i Tajemnica. Opisuje to, co się działo, kiedy był jeszcze młodym człowiekiem, kiedy był w Krakowie, na dębnikach. No i mówi, że w pewnym momencie, kiedy był tam zaangażowany w krąg żywego Różańca, jego sposób pojmowania nabożeństwo do Matki Bożej uległ. Pewnej przebudowie. O ile, pisze Jan Paweł II o swojej młodości, o ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej matki. Był taki moment, kiedy nawet poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność Maryjną, uważając, że posiada ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem, do samego Chrystusa. No i Odwołuje się też do ważnej lektury w temacie maryjnym, traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, św. Ludwika Marii Grignon de Montfort. On to jeszcze podsumowuje tak: Maria nas przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy jej tajemnicę w Chrystusie. Karol Wojtywa przeżył to, co myślę, że dobrze, jeśli przeżyje katolik, przynajmniej w takim środowisku jak w Polsce, ale myślę, że to będzie dotyczyło zasadniczo Ameryki Łacińskiej dużej części świata. Takiego może i zakwestionowanie swojej pobożności maryjnej, bo ona może być jakoś wypaczona. I wielu właśnie ją odrzuca tylko dlatego, że spojrzy na takie wypaczenia i ewentualne przerysowania. Jan Paweł II był w takim momencie, kiedy przyznaje się, że no zakwestionował to wszystko, ale po to, żeby odkryć jakąś głębię, i on jako młody człowiek mówi o czymś, co dla wielu jest odkryciem po wielu, wielu latach. Dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa. I to odkrywamy dość szybko. A w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej matki. I to zazwyczaj odkrywamy później. Niektórzy nigdy pewnie i tego nie odkryją, czy nie nazwą może tego, tymi słowami, bo może zrezygnują też i z tego, co jest więzią z Maryją, ale w tym się zawiera coś bardzo istotnego w przekonaniu Karola Wojtyły, przyszłego papieża. Toż On będzie mówił, jest coś z tego, co odnajduje w Chrystusie, co prowadzi mnie do Maryi. Bo ona jest tą, co jest przekonaniem Kościoła od wieków, bo ona jest tą, która najlepiej Jezusa rozumiała. Zresztą wiemy od, zwróćmy uwagę na to, że jako jedyna była od początku do końca i ona jedyna widziała Jezusa po narodzeniu. Jezusa młodego, Jezusa wychodzącego ku misji. Ona była pod krzyżem, ona była wśród tych, którzy zobaczyli zmartwychwstałego. Cała reszta widziała Jezusa od pewnego momentu, od pewnej chwili. Józef też nam znika w pewnym momencie z opowieści biblijnej, przypuszczamy, że między dwunastym rokiem życia, gdzie mowa jest jeszcze o rodzicach i Prawdopodobnie 30 rokiem życia, kiedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność, gdzieś w międzyczasie znika nam Józef z horyzontu, prawdopodobnie to jest czas jego śmierci, dalej mowa jest już o, o Maryi, o, o braciach Jezusa, yy, kuzynostwie. Ona jest cały czas, jej miejsce jest szczególne i wydaje się, że ona widzi, i to odnajdujemy w Piśmie Świętym, że ona w iluś momentach widzi coś. Czego inni nie są w stanie zauważyć. Ona jest w szczególny sposób, właśnie tą, która odpowiada Bogu tak i daje szansę na to, żeby rzeczywiście zbawienie przyszło przez człowieka, bo taki sposób wybiera sobie Pan Bóg. Posłużę się dalej jeszcze jednym cytatem. Cofamy się o wiele, wiele wieków do II wieku chrześcijaństwa, do tego, co napisał. Święty Ireneusz z Lyonu. On się urodził w 140 roku. Umarł prawdopodobnie na początku III wieku, co zasadniczo to jest drugi wiek, czyli kilkadziesiąt lat po tym, kiedy spisano ostatnie kanoniczne księgi Pisma Świętego. To są rzeczywiście pierwsze dziesiątki, setki lat Kościoła. To, to nie jest wymysł jakiś współczesny. Ta rola Maryi, to miejsce Maryi. O której pisze święty Ireneusz, jest zaskakująco mocne, zaskakująco potężne. Tam się pojawia też i to, co będzie w tradycji bardzo wyraźne, czyli jakaś analogia. Kiedyś Ewa, a teraz Maryja. To jest zakorzenione w tym, co jest od początku Kościoła, w tym, co jest takim popatrzeniem, ktoś spowodował. Czy ściągną na nas jakieś nieszczęście, i ktoś jest początkiem tego, co jest naszym szczęściem, naszą nadzieją, naszym zbawieniem Jezusem. Dlatego też, Maryja Dziewica, pisze święty Ireneusz, jest posłuszna, gdy mówi o to: Służebnica twoja, pania, niech mi się stanie według twojego słowa. Ewa zaś nieposłuszna. Nie posłuchała bowiem, będąc jeszcze dziewicą, albowiem jak tamta, mając wprawdzie męża Adama. Ale, będąc jeszcze dziewicą, i tutaj dodaję, wtrąca. Byli bowiem oboje nadzy w raju, a nie wstydzili się, ponieważ dopiero co stworzeni, nie mieli pojęcia o rodzeniu dzieci. Musieli bowiem wpierw dorosnąć, a później się rozmnażać, stała się przez swe nieposłuszeństwo i dla siebie samej, i dla całego rodzaju ludzkiego, przyczyną śmierci. Taki Maryja, będąc dziewicą, choć miała przeznaczonego dla siebie męża, a będąc posłuszną, stała się i dla siebie samej, i dla całego rodzaju ludzkiego, Przyczyną zbawienia. Ja raz jeszcze podkreślę, jestem przekonany, że nikt w historii Kościoła w II wieku, XXI wieku, że nikt w historii nie byłby w stanie usiąść przy zielonym stoliku, zdecydować za innych, i powiedzieć niech Maryja będzie ważna w waszej pobożności, w waszym przeżywaniu waszej wiary, mijają wieki. Zmieniają się okoliczności, a kolejne osoby, będące blisko Pana Boga, żyjące świętym życiem, modlące się, czytające Pismo Święte, te osoby odnajdują, jak ważna jest rola Maryi. I to, co pisze święty Ireneusz w II wieku jest bardzo mocne. On przeciwstawia Ewę i, i Maryję, pokazuje, jak dopełnia się to co jest zagubieniem, które wszyscy doświadczamy wraz z Grzechem Pierworodnym. Z tym, co było błędem popełnionym przez Ewę i Adama. Otóż ta Maryja, posłuszna, w przeciwieństwie do Ewy, która była nieposłuszna, przynosi coś ważnego. To są bardzo mocne słowa, wręcz tak mocne, że można by było uznać, czy, czy, czy to jeszcze. To może tak święty Kościoła pisać, czy to, czy to nie aż za mocne, czy to na pewno nie jakaś herezja? Święty Ireneusz mówi tak. Ewa była przyczyną śmierci, a Maryja przyczyną zbawienia. Jedna i druga, dla siebie i dla rodzaju ludzkiego. Jedna przyczyną śmierci, a druga przyczyną zbawienia. To jest super mocne. Żeby powiedzieć, że Maryja jest przyczyną zbawienia, ale takie rzeczy, takie doświadczenia, i nie chodzi mi o jedynie refleksję teologiczną, są doświadczeniem wielu chrześcijan, którzy pozwolą sobie na to, żeby tego doświadczyć, żeby otworzyć się na tę relację, w której Maryja prowadzi do Jezusa. I przypomnę, jak to pięknie młody Karol Wojtyła odkrywał, jak to Jezus prowadzi też do Maryi, bo jej rola jest bardzo ważna. Ona nie staje się przez to Bogiem, oczywiście. Ona nie staje się kimś, kim nie jest, ale jej rola jest szczególna jak nikogo innego na świecie. Stąd można pozwolić sobie na aż tak wielkie słowa, no, rozumiemy w jakimś kontekście, no, przyczyna zbawienia. No, to sam Pan Bóg działa, to sam on decyduje, sam przychodzi, ale można aż tak odważnie to nazwać, jak święty Ireneusz. Dlatego że Maria jest w doświadczeniu kolejnych osób, tę, której nie można wyjąć. Wydawałoby się, no, jeśli ktoś ominie, no to, no to cóż, no to trafia wprost do Boga. To jest tylko ta, która, owszem, no była matką Jezusa, ale to przecież o, jego, o niego chodziło, a nie o nią. No i taka też jest jej rola w Piśmie Świętym. A jednak ona jest ważna. To widać, że to było ważne. To było ważne, że ona była pod krzyżem. To było ważne, że ona była z uczniami w czasie zmartwychwstania. To było ważne, bo ona, jak nikt inny, rozumiała Jezusa. I to jest też takim przekonaniem Kościoła. Tym, co odkrywamy w sercu, co ja sam też w pewnym momencie odkrywałam jako taką oczywistość, czytając te kolejne karty Pisma Świętego, a przede wszystkim modląc się tymi tekstami, że Jezus był nierozumiany. Odkrywania tego, że Jezus przez nikogo nie został zrozumiany, przez żadnego człowieka, przez żadnego z uczniów. Oni nawet i tuż przed śmiercią, czy obiecują wielkie rzeczy, czy nie chcą obmyć, dać obmyć sobie stóp, czy, czy ucho tam utną, czy się zaprą. Szymon Piotr jest bohaterem wielu z tych momentów. Wiemy, że to też nie jest, nie jest absolutnie w tym wszystkim dobrze. Tam się dzieją tragedie. Tam Judasz odbiera sobie, sobie życie. Wydaje się, jakby uczniowie i uczennice Jezusa jakby nie usłyszeli, że Jezus zapowiada nie tylko śmierć, ale śmierć i zmartwychwstanie. Później kiedy On będzie przychodził zmartwychwstały, jakby nie wierzyli, jakby docierała do nich powoli ta prawda, że Jezus żyje, czy to poprzez zapłakane oczy, czy to poprzez nieufność wobec tego, co powiedzieli inni, którzy dają świadectwo, że widzieli zmartwychwstałego. Tym przekonaniem Kościoła zawsze było to, że Maria nigdy nie zwątpiła, bo ona jako jedyna rozumiała Jezusa. Ona doskonale wiedziała i czuła to, co inni odkrywali z czasem. Stąd i będzie tradycją taką pozabiblijną, tego wprost nie mamy napisanego w Piśmie Świętym, tą tradycją Kościoła znów trwającą przez długie wieki, że pewnie musiało być tak że to spotkanie Jezusa z Maryją było szczególne, być może w ogóle pierwsze, jak będzie sugerował choćby św. Ignacy z Loyoli, że to było spotkanie szczególne, dlatego że Maria czekała, że ona nie zwątpiła, że ona wiedziała, że zmartwychwstały Jezus wróci. Więc tam nie trzeba było się przebijać przez jakiś lęk, a z tym przychodzi Jezus do apostołów, nie lękajcie się, oni są jacyś wystraszeni, spłoszeni. Ona nie bo ona Jezusa znała, bo ona słyszała najróżniejsze rzeczy, widziała. Inni mogli właśnie usłyszeć z jej opowieści, co to się działo na początku, jak to Archanioł Gabriel przyszedł, a to, co się działo, kiedy poszli z Józefem i z małym Jezusem do świątyni jerozolimskiej, że ktoś odkrywał, co coś widział, czego inni nie widzieli. Ona była tego wszystkiego świadkiem i wydaje się, że bardzo dużo zauważyła. Zresztą to jest widoczne, w czasie sceny, kiedy ostatni raz mamy zapisane w Ewangeliach słowa Jezusa, czyli Wesela w Kanii Galilejskiej. To, to, to jest tak chronologicznie ostatni moment, w którym na kartach Ewangelii Maryja wypowiada jakiekolwiek słowa. Dalej już czy tam, chociażby w tym momencie, kiedy przychodzi wraz ze swoją rodziną do Jezusa. Czy to kiedy jest pod krzyżem? Nie mamy zapisanych żadnych słów. Ja nie lubię w ogóle takiego mówienia, że, że jest jakieś milczenie Maryi, zresztą tak samo z jakimś milczeniem Józefa. No, Maryja wyraźnie, ona jest obecna, ale dyskretnie. Ona nie musi jakkolwiek się narzucać, ale ona cały czas przy Jezusie jest. Choć wydaje się, że nie fizycznie w czasie Jego nauczania, prawie na pewno ona nie jest cały czas z Nim ale jest sercem przy Nim. Właśnie dojrzewając też w rozumieniu swojej misji i patrzeniu na to, kim jest Mesjasz, że Jej Syn, wiemy, że to było przypatrywanie się, które było również i przepełnione bólem. Bo i znów, tym doświadczeniem modlitwy wielu osób jest to, że trudno o większy ból człowieka, jak ten, który był bólem Maryi pod krzyżem. Tej, która kochała w tak czysty sposób swojego syna, i która wiedziała, że on jest święty, że on jest czysty, że on jest tym, którym jest posłanym od Boga. Ona to doskonale wiedziała i wycierpiała, ale też i ucieszyła się tym, że z wstałem w sposób, którego nie jesteśmy w stanie. Uchwycić, który był niesamowitą radością i niesamowitą jednością, bo ta dwójka miała ze sobą jakiś szczególny związek. Wróćmy do Wesela w Kani Galilejskiej. Tam dzieje się coś, co jest zaskakujące, kiedy to Maryja odkrywa, to już jest czas dla Jezusa, żeby pokazał, żeby ujawnił to, kim jest, bo jest potrzeba. Nie po to, żeby był jakiś cud, nie po to, żeby zabłysnął, ale dlatego, że jest potrzeba i wydaje się, że Jezus rozpoznaje w tych słowach Maryi coś, co jest zaproszeniem od samego Ojca, bo mimo pierwszej reakcji że nie mają już wina mimo pierwszej reakcji On podejmuje to, co jest zainicjowane przez Maryję. Ona widzi więcej. Ona jest w stanie zauważyć i to, czego wydaje się, że w tym momencie nie widzi jej syn. I pamiętajmy, że Jezus przeżywa swoje życie w pełni swojego człowieczeństwa, nie tylko bóstwa. On też odkrywa na tej drodze to wszystko, co się będzie działo. Odkrywa też i te miejsca, i te przestrzenie, w których, w których ma być i w których ma działać. No i tu okazuje się, że Maryja jest tą, która pomaga Jezusowi odkrywać ten moment. Wypowiadając w zasadzie dwa krótkie zdania, istotne i ważne dla nas, właśnie w tym odniesieniu do Pisma Świętego. One bardzo dobrze pokazują, gdzie jest miejsce Maryi w naszym budowaniu relacji z Bogiem, z Jezusem. One bardzo dobrze pokazują to, jakie jest jej miejsce w Kościele. Pierwsze słowa, jakie mamy zapisane, słowa, które relacjonuje ewangelista Jan, z tego co. Wypowiada Maryja, są bardzo proste. Nie mają już wina. Między Jezusem a Maryją jest takie porozumienie, że On doskonale rozumie, że to nie mają już wina. Zrób coś Jezu. Zrób coś synu. Ale jest coś pięknie prostego w tym. Zresztą podobnie jak w scenie zwiastowania, przy której aż tak mocno dziś się nie zatrzymuje. Jest coś bardzo prostego i pięknego w tym, Maryja niczego nie wymusza. W jaki sposób nie gra, nie nagina faktów, ona stwierdza jak jest. Nie mają już wina, a Jezus będzie wiedział. I to w przeżywaniu naszej modlitwy jest szalenie ważne, żeby przyjść z prawdą do Pana Boga. Tak jest stan, tak jak mogę to zauważyć, tak jak jestem w stanie to uchwycić. Maryja mówi: Nie mają już wina. W domyśle jest potrzeba, jest blisko takiego. Małego skandaliku na tym weselu. Ale ona stwierdza, jak jest. I to jest tak ważne, żebyśmy my też tak przeżywali naszą relację z Jezusem, jak Maryja. Nazywam prawdę. Może. Na przykład na modlitwie przychodzę i mówię Jezusowi, mam dość. W ogóle nie chcę mi się już modlić. Dzień był trudny, jestem zmęczony, ale przychodzę taki. Tyle mogę Ci dać. Nie ma co oczekiwać, że nie wiadomo, jakie rzeczy wymyślę, że jakie piękne słowa Ci powiem, ale taka jest prawda o mnie. Tak, tak ją widzę. To jestem w stanie zauważyć. Jestem wykończony. Trudno mi nawet przed Tobą stawać. Nie wiem, czy za minutę nie zasnę, ale chcę. I to będzie często owocniejsza modlitwa niż jeśli będziemy udawali kogoś, kim nie jesteśmy. To jest ta prawda kogoś, kto wie, że będzie zrozumiany. Przychodzę i mówię, jak jest. Przychodzę do Jezusa właśnie niczego nie udając. I to wyraża się bardzo wyraźnie w słowach Maryi. Takich prostych, wydawałoby się, że suchych, nie mają już wina. A Jezus na to zareaguje. Jezus rozumie. Jezus wie, że za tym kryje się potrzeba i. No i właśnie, wydaje się, że poprzez Maryję odkrywa, a jednak to odpowiedni czas. No i później Maryja wypowie słowa, które już właśnie będą ostatnimi, jakie pojawiają się zapisane w Ewangeliach, właśnie takimi ostatnimi chronologicznie. Zwraca się do słuch. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. W tym się zawiera to, co jest miejscem Maryi w drodze duchowej większości z nas. Tych, którzy już odkryli, że ona jest wspaniałą towarzyszką. Ona będzie prowadziła nas do posłuszeństwa wobec Jezusa. Zróbcie, cokolwiek Wam powie. Ona będzie nas prowadziła do zaufania Jezusowi. Tylko to nie jest ktoś, kto. Mówi tak, bo tak należałoby. Ona sama zaufała. Więc ze swojego doświadczenia może nas prowadzić do większego zaufania Jezusowi. Zróbcie, cokolwiek wam powiem. I ci słudzy to zrobią. To nie jest proste, to nie jest łatwe, nie muszą się natrudzić, żeby tej wody wlać. To jest dużo wody. Jeszcze nie widać żadnego efektu. Wydaje się, że to jest bezsensowne działanie. Ale to jest to zaufanie Jezusowi i to jest miejsce Maryi, która ośmieli do czegoś, co jest dziś, wydawałoby się. Bez sensu, co wydawałoby się, że jest bezcelowe, co do niczego nie prowadzi, ale co jest zaufaniem Jezusowi. Jeśli on tak mówi, to w to wchodzę. To jemu zaufam. I ona tak wielu pomaga właśnie i może każdemu z nas jeszcze lepiej pomóc być tymi, którzy zaufają ostatecznie Jezusowi, bo to on czyni cud, nie Maryja. Bo to on już kieruje dalej. Ona dała tylko sygnał Jezusowi i sługom, żeby wiedzieli, co robić żeby znali swoje miejsce żeby zaufali w tym gdzie jeszcze nie widać końca nie widać jeszcze wina na razie widać tylko wodę they have no more wine Whatsoever He unto You, see that You do it. Moglibyśmy się przy tym zatrzymywać dłużej, ale jeśli popatrzymy na słowa Maryi, które mamy w Piśmie Świętym, w Ewangeliach, to one w pewnym sensie są bardzo podobne. Tam wybrzmiewa zdrowy rozsądek, tam wybrzmiewa wdzięczność i zaufanie Bogu. Ten zdrowy rozsądek jest dla mnie bardzo ujmujący, bo dość rzadko o tym się mówi. O Maryi choćby posłusznej mówi się więcej, ona taką jest. Ale to dla mnie jest takie ujmująco zdroworozsądkowe, żeby powiedzieć Archaniołowi Gabrielowi, ale nie mam męża. Żeby powiedzieć Jezusowi w kanie Galilejskiej, nie mają już wina. Ona, ona widzi, ona rozumie. Nie mam męża, nie mogę zajść w ciążę. Zauważa sytuację do takiego dyskomfortu, jaki musiałby być na tym weselu, skoro nie mają już wina. Jest w tym coś takiego osadzenia w Rzeczywistości bez fruwania gdzieś tam ileś metrów nad ziemią, i w tym Maryja niech nam pomaga. Ona czasami może być kojarzona z taką pobożnością, która odrywa od rzeczywistości. To nie będzie prawdziwa pobożność Maryjna. Ona będzie mnie usadzała w tym, jak jest. Staje prawdziwy przed Panem Bogiem. Autentyczny. W takim przeżyciu, jakie jest i w tym, co rozumiem. Wyrażając też swoje wątpliwości, i jakieś ograniczenia, no bo to są ograniczenia. To nie ma wina, tu, no. Bez mieszkania z mężem na odległość, mimo tego, że jestem zaślubiony Józefowi, no nie będzie dziecka. Przecież to rozumiem. Zarazem ona jest otwarta na to, żeby zaufać w coś, co jest ponad jej rozumem. To jest tak ważne dla każdego kolejnego wierzącego, żeby to przejść. Coś mi rozum podpowiada. Ale to, co proponuje Pan Bóg, to jest, to jest większe. To jest ponad moim rozumem. Jeśli będę chciał się zatrzymać nad tym, co roztropne, rozsądne, mądre w oczach tego świata, to nigdy nie wejdę na drogę wiary. Więc ona powie tak ostatecznie na propozycję Boga przekazaną przez Archanioła Gabriela. Ona podpowie sługom w czasie wesela w Kanie Galilejskiej, tak, yy, słuchajcie Jego, słuchajcie tego, co on powie? Pójdźcie za tym, co zaproponuje Jezus, mimo tego, że będzie się wydawało, że to jest bezcelowe działanie. No i te słowa, od których rozpoczynałem tę konferencję, te słowa, które były tym momentem, punktem spotkania z Panem Bogiem Paula Claudela. Magnifikat. Słowa wdzięczności, jakie wypowiada Maryja w spotkaniu z Elżbietą. One no też są taką, taką wyrazem świadomości tego, gdzie ja jestem. Jestem wyróżniona, jestem błogosławioną między niewiastami i jestem wdzięczna za to. Nie wiem dlaczego, nie muszę tego rozumieć, ale jestem cała wdzięczna i będę wierna. Jestem i będę wierna tej mojej misji. Maria jest wierna, to nie jest jedno tak o którym tak mówimy często, to Fiat, wypowiadałem wobec Archanioła Gabriela, to to łatwiej było, myślę, powiedzieć wtedy tak, niż stać pod krzyżem i czekać na zmartwychwstałego później nawet. To, to, to życie pokazywało, że, to, że te słowa Maryi są poparte całym jej życiem jej decyzjami, jej wyborem, który jest stały, który podjęła jako prawdopodobnie bardzo młoda dziewczyna. Ale to było świadome, to było prawdziwe. Gdyby za tym tak nie poszło życie, nie znalibyśmy Maryi, nie pamiętalibyśmy jej, nie miałaby żadnego znaczenia. Rzecz w tym, że ona zaufała Bogu, będąc świadomą tego, co jest ograniczeniami, Świata, co jest jej osobistymi ograniczeniami, ale bardziej zaufała Bogu niż nie tylko ludziom, ale nawet sobie, swojemu rozsądkowi, swojemu rozumowi. To jest tak ważne też i w przeżywaniu naszej relacji z Panem Bogiem: żeby wyjść poza to, co rozsądne, żeby nie zrezygnować z tego, żeby nie oderwać się od tego, co jest moim życiem tutaj, w tych okolicznościach, żeby korzystać z rozumu. Ale wiedzieć, Pan Bóg do tego dokłada coś niesamowicie większego, i moja nadzieja jest w Nim, a nie w tym, co jestem w stanie wymyślić. Na koniec jeszcze jeden cytat z poważnej książki, to są medytacje o kościele, de Baca, bardzo ważnego teologa XX wieku jezuity zresztą, on cały rozdział w tych medytacjach o Kościele poświęca Maryi, pokazując właśnie to miejsce Maryi w Kościele. Jeśli ktoś chciałby gdzieś to pogłębić w takiej poważnej refleksji teologicznej, to, to jest to właśnie. To nie jest łatwa lektura, to, to jest gęste, tam jest wiele treści, ale pięknie to miejsce Maryi w kościele Owidi-Lubak y, opisuje, ja już o tym mówiłem, ona jest cały czas przy Jezusie. On będzie jeszcze podkreślał, ta jej obecność jest tak ważna, bo ona nas reprezentuje, bo to jest obecność Kościoła przy, przy Jezusie. Jeśli prawdą jest, że Kościół założony został na fundamencie wiary w swego Pana w czasie męki, to Maryja dzięki sile swojej wiary wspierała i nosiła całą budowlę kościoła. Podobnie jak belkowanie wykonane z odpornego na zniszczenie drewna. Kiedy Maryja stała pod krzyżem, w jej osobie stał tam cały kościół. Wielkopiątkowy wieczór, gdy wszyscy inni w najlepszym wypadku upadli na duchu, tylko jedna Maryja dzięki swojej niezachwianej wierze tworzyła kościół Jezusa. Podczas długiego czuwania w wielką sobotę, gdy Chrystus spoczywał w grobie. Całe życie mistycznego ciała schroniło się i ukryło w niej jako Jego sercu. Jeśli Kościół jest dziewiczą oblubienicą niezachwianej wierności, to i Maryja, będąc najwierniejszą duszą Kościoła, jest taką oblubienicą w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Maryja jest obecna, ale jest obecna w istotny sposób, jeśli tam będzie przestrzeń na relacje, ona nie zastąpi naszej relacji z Panem Bogiem. To jest najważniejsze. Maryja jest człowiekiem, a nie Bogiem. Powtórzę to, co oczywiste, ale ona nie zastąpi naszej relacji z Jezusem, relacji z Bogiem, relacji z Duchem Świętym. Natomiast tam jest przestrzeń również na relacje. Wiele osób zresztą będzie miało takie doświadczenia, że ma taką jakąś duchową relację z kimś ze swoich przodków, o kim, o kim myśli, no to jest ktoś, kto umarł i nie jest ogłoszony w Kościele Świętym, ale czuje, że ta osoba jest, jest uboga i, i, i czasami ktoś prosi o szczególne łaski przez wstawiennictwo kogoś bliskiego. Inne osoby mają taką relację z którymś z nazwanych świętych i tak, tak czują to. Ja, ja tak będę miał, że mam iluś takich świętych, których, którzy są dla mnie inspirujący, są świetne rzeczy w ich życiu, ale jakoś tak osobiście nie czuję czegoś takiego, co by było naszą osobistą relacją. W przypadku innych tak. I to jest takie naturalne, że coś się dzieje, to ja się zwrócę do, do tego czy tamtego świętego, do, do Tereski z Lizie, czy, czy Ignacego z Rejoli, Że to będzie takie naturalne, że porozmawiam ze świętym Józefem. Właśnie nie w tym, co jest jedynie jakąś refleksją, że ta osoba jest inspirująca, ale w tym, co jest moją jakąś osobistą relacją z kimś ze sobą z kimś, kto, jak ufam, jest u Pana Boga. To nie zastąpi Pana Boga, ale szczególną tą rolę ma Maryja. I nie na poziomie jedynie refleksji i nie chciałbym, żeby ktokolwiek, kto czuje, to to, to, to u mnie jest tak dość pusto i sucho w tej relacji z Marią, żeby poczuł, że ja teraz powinienem i teraz nie wiadomo co mam zrobić szczególnego i ważnego może jedynie warto mieć taką otwartość w takich okolicznościach, bo ostatecznie będzie to miało znaczenie, kiedy tam coś, coś się zadzieje między nami, kiedy będzie to zaufanie, że ona będzie mogła powiedzieć zaufaj Jezusowi, jak tym sługom powie, zróbcie cokolwiek wam, wam powie. I jak Jan pewny II jako młody człowiek zauważał, to Maryja będzie do Chrystusa prowadziła, ale jak poznamy Jezusa, to on będzie nas prowadził do Maryi. I to jest doświadczeniem wielu, znów co zauważam. Że ta pobożność Maryjna często jest u początku wiary, później jest jakieś jej zaprzeczenie, a gdzieś tam, już w tym dojrzałym przeżywaniu wiary, na nowo pojawia się Maryja. Właśnie we właściwym, odpowiednim miejscu, trochę osadzając nas w naszej rzeczywistości i otwierając na niemożliwe. No i tego życzę. Niech się udaje wraz z Maryją przeżywać to, co będzie dobrym otwieraniem się na Jezusa, właśnie próbując zaczerpnąć w tej relacji z serca tej, która doskonale Jezusa zrozumiała, która była przy Nim i poznawała Go tak od wewnątrz, ucząc się jako pierwsza, bo to jest najlepsza uczennica Jezusa, ucząc się jako pierwsza, co to znaczy być przy Jezusie, co to znaczy być przy Mesjaszu, przyjąć krzyż i doświadczyć zmartwychwstania.